Cześć. Dzisiaj bardzo króciutko o programie G-Parted. Dlaczego akurat o nim? Często stajemy przed takim dylematem, na przykład jakim narzędziem, jakim programem partycjonować swój dysk twardy. I to bez względu na to, czy to jest dysk HDD, czy dysk na przykład SSD, może, a jakikolwiek również dysk podłączony przez port USB. Moim zdaniem jednym z dobrych narzędzi, no bo wiele dróg prowadzi do Rzymu, jednym z bardzo fajnych narzędzi jest właśnie program G-Parted. To jest program oparty na Linuxie, ale o co tutaj chodzi? Bo jest dużo fajnych programów, ale one działają pod systemem operacyjnym, czyli trzeba mieć system operacyjny najpierw wgrany, no i później spod na przykład mamy Windowsa, pod Windowsem uruchamiamy, ściągamy jakiś program, na przykład AOME czy tam jakieś inne do robienia partycji, ale po co? Właściwszą drogą jest zainstalowanie pod BIOSem tego programu. To znaczy uruchomienie pod BIOSem. Uruchomienie, bo to jest coś takiego, jakby pacjent sam sobie robił operację. No nie wiem, może to tak dziwnie brzmi, może nie do końca to dobre porównanie, ale weźmy sobie coś takiego. Pacjent sobie sam bierze narzędzia i robi sobie operację. No nie, trzeba go uśpić, tak? I ktoś musi to zrobić operację. Trzeba go jakby wyłączyć. Czyli mamy dysk, na przykład kupujemy nowy dysk, wymieniamy ten dysk i ten dysk, wiadomo, nowy, on ma jedną partycję, a chcemy stworzyć na przykład trzy, bo kupiliśmy duży dysk. Albo chcemy połączyć dwie partycje, albo chcemy, nie wiem, no coś innego zrobić z tymi partycjami. Na przykład jesteśmy troszeczkę bardziej zaawansowani i już pod Linuxem chcemy wydzielić sobie trzy partycje, tak? Home, tam partycja swap, no i powiedzmy, no przy tych nowych nie jest wymagana, no ale ta boot. Cokolwiek chcemy zrobić na partycjach, najlepszym, moim zdaniem, czy przynajmniej jednym z najlepszych rozwiązań jest wejść w BIOS, wsadzić dysk, pendrive lub przygotować sobie specjalną płytę uruchomieniową. Wtedy w ogóle do systemu jakby nie ma dostępu operacyjnego, bez względu na to, czy on jest na dysku, czy nie ma, bo być może tego to jest dysk czysty dopiero, tak? Przyniesiony, kupiony i chcemy na nim zainstalować sobie dopiero, przygotować go, spartycjonować odpowiednio tak jak chcemy, na przykład podzielić go na dwie partycje i na jednej z nich zainstalować system. Więc wtedy to jest system, można powiedzieć. Ten G-Parted jest programem, ale jednocześnie systemem. Uruchamiamy go tak jak system operacyjny, czyli wchodzimy w BIOS i w zależności czy mamy go na pendrive'ie, czy mamy go na płycie CD, uruchamia się jak system operacyjny. I wtedy wykonujemy sobie co chcemy. Biorę kamerę, pokażę. Ja go już wgrałem na innym komputerze. Obraz tego G-Parted. Podłączyłem tutaj, uruchamiał. Tu już jestem na Linuxie, Mincie oczywiście. Tutaj już mi się, o tutaj mam ten obraz. Oczywiście wszystko jedno, czy pendrive jest przygotowany pod innym systemem plików, pod Windowsem, czy też nie. Oczywiście jest w Linuxie widoczny. I tutaj mamy ten obraz tej płyty. Możemy go skopiować sobie na pulpit. O, mam już tutaj skopiowany. A w ogóle to pokażę stronę. Nie reklamuję, ale lubię dobre programy, taką stronę, dobreprogramy.pl. Tutaj mamy program G-Parted, można sobie tutaj poczytać. Link do programu, wersję tutaj stabilną. Tak, kliknij tutaj, to będzie bezpośrednie pobieranie. O, akceptujemy. I mamy G-Parted, pobieramy go sobie stąd. Tutaj pisze, że zaraz się sam uruchomi. Po pobraniu mamy właśnie obraz taki jak tutaj, o, taki jak tutaj. Ten obraz należy nagrać i teraz tak, albo płytką DVD, jeżeli mamy napęd w komputerze, albo tworzymy sobie botowalnego pendrive'a.
Botowalny pendrive omawiałem już, jak go stworzyć, kiedy robiłem botowalną wersję Linuxa. Można użyć sobie wtedy programu Rufus, ale tego już nie będę o tym mówił. Natomiast ja wkładam sobie płytkę do napędu. Oczywiście już pod Linuxem. Można użyć programu Brasero, bo tutaj bardzo fajny, jak w Linuxie wejść w ten program. Bardzo łatwo. Jego trzeba dociągnąć. Tak więc wchodzimy tutaj w menadżer oprogramowania. Ja już go dociągnąłem, ale no tu na razie anulujemy. Proszę bardzo, wpisujemy sobie Brasero. Są różne te programy. Ja akurat Brasero przeszukuję zasoby. Jest Brasero. I tutaj już jest uruchom, ale jeżeli go jeszcze nie macie, to będzie instaluj. I więc klikamy sobie instaluj. Programik się instaluje. Później będzie on tutaj, o, tutaj będzie widoczny. Tu będzie widoczny. Uruchamiam Brasero. O, i tutaj nagraj obraz, tak? Wybierz obraz płyty, wybieramy obraz płyty. Tutaj jest ten G-Parted, tak? Otwieramy. Oczywiście ta płyta już jest nagrana. No i piszę, proszę zamienić płytę na obsługiwaną płytę CD-DVD, ponieważ ja przed chwilą już nagrałem, żeby powiedzmy to już mieć, żeby to było szybciej. Także płyta po nagraniu. Wyłączamy komputer teraz. On tutaj jest. Dlaczego tak pokazuję? Program G-Parted pod Linuxem jest, można go sobie samemu zainstalować, ale mnie chodzi o coś takiego, że bez względu na to, czy mamy systemu Windows, czy mamy jakąś dystrybucję Linuxa, jeżeli chcemy, jeszcze raz to mówię, jeżeli chcemy przywrócić partycję, albo coś po prostu kompletnie nam się namieszało i nie chce nam startować z dysku twardego, bo po prostu system mu nie widzi na dysku twardym, cokolwiek, wówczas wyłączamy komputer, wchodzimy w BIOS, ustawiamy, żeby najpierw uruchomił się z płyty i zaczynamy operację na dysku. Uruchamiam i jak to w Toshibie, naciskam Power i od razu F12. Go to the boot manager. Płyta oczywiście jest w napędzie. Z G-Parted, z programem G-Parted. Czekam, aż załaduje się ekran startowy bootowania. Jest. I oczywiście CD, DVD wybieram. I Enter. Teraz powinien załadować się ten program do partycjonowania dysków. I jest. Wybór języka Polish jest 35. 35. Teraz continue to start X. Enter. Z ustawieniami domyślnymi. I już załadował się G-Parted. No, kończy ładowanie. I to jest obraz w tym przypadku, w moim przypadku, mojej partycji. Jest widoczna jako 111,29 GB. Tak. Co możemy zrobić? Możemy tu zmienić rozmiar albo przenieść. Sformatować na dowolny system plików. Prawda? Możemy na FAT32, na X3, X4, to są te Linuxowe.
Otworzyć tablicę partycji. Tutaj spróbuj uratować dane. Widok. No to te informacje o urządzeniu, zaplanowane działania. To jest tylko kwestia widoku, prawda? Edycja EGParty, to świetne urządzenie, urządzenia, no to jest ta partycja, nie mamy tutaj więcej dysków. Gdyby było więcej dysków, to by nam to pokazało. Tutaj tak, system plików EXT4, tak, Linuxowa, sektory. Wszystko możemy sobie teraz robić, tak jak mówiłem, w oddzieleniu od systemu operacyjnego. Ten system partycjonowania chodzi zupełnie niezależnie. Jest botowalny, bezpośrednio z płyty i w tej chwili możemy robić co tylko chcemy. Oczywiście pod programem nawet mamy jeszcze przeglądarkę, mamy też terminal dla ludzi, którzy umieją się tym posługiwać. O tutaj możemy zrobić screenshota, jakieś zdjęcie. Tak, tutaj jest ten GParty. Tutaj konfiguracja sieci, czyli możemy sobie tam swoje hasło i tak dalej podać. Do sieci lokalnej. Natomiast z tą partycją uważam, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o partycjonowanie. Ja tutaj generalnie nic nie będę robił, bo po prostu, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, chcę mieć tam jedną partycję, ona nie jest duża, ale na przykład jeżeli zakupię dysk SSD, to na przykład będę mógł go podzielić, jeżeli będzie większy. Będę widział dwa te dyski. No co tylko chcemy, możemy zrobić. Mogę sobie w tej chwili dla celów, powiedzmy testowych, sformatować to na system plików z powrotem FAT32 albo NTFS. Weźmiemy NTFS. Powiedzmy tak, jakbyśmy chcieli przygotować dysk pod instalację Windows. Czyli już wybrałem i tutaj zatwierdzam, czy na pewno zastosować Apple. I on teraz formatuje nam dysk. Oczywiście usuwa tego Linuxa, który tam był, bo całkowicie formatuje na system plików NTFS. No i proszę bardzo, ukończone działania. Wszystkie działania zostały ukończone. Formatowanie dysku na NTFS. Close. Robię to po prostu, żeby pokazać Wam, że ten program jest jednym z najlepszych, kiedy coś popieprzemy na dysku, albo chcemy uratować dysk, albo kupiliśmy nowy dysk, chcemy go partycjonować. Wszystko możemy nim robić, jeśli chodzi o partycjonowanie, o przywracanie plików itd., itd. GParty quit, excite, shutdown. Płytkę sam wysunął, żeby już powtórnie się nie uruchomiła. NK, jakiś klawisz, żeby wyłączyć i mamy komputer wyłączony. Teraz możemy sobie dowolny system wrzucić, czy to z USB, z pendrive'a, czy też z płyty i zainstalować. W tej chwili laptop jest tabula rasa z dyskiem sformatowanym do formatu plików NTFS i wyłączony. I to byłoby dzisiaj na tyle. Cześć!